Cześć, jestem Hubsa z 2010, dla Was kalendarz adwentowy serii LEGO Marvel. Cena katalogowa takiego kalendarza, no to jest 130 zł. W środku nie wiadomo ile mamy figurek, ale mamy napisane, że mamy 24 prezenty. A z tyłu taką planszę. Więc co? Teraz tutaj trochę dalej i tutaj przetnę tasiemkę. No i też od boku. No i mamy taki hangar oraz platformę z pisem Avenger z ich symbolem. Więc co? Może teraz zacznijmy od pierwszego numerka. W środku mamy Iron Man. Jak widać, no to jest w sterku świątecznym. No i jest przy. Jak widzę, możemy zamienić włosy na ten jego hełm. Tak się ja to prezentuję w tym naszym sweterku świątecznym, a z tyłu ma swoje imię. Za to alternatywny wyraz twarzy to jest już jak ma maskę. A jak właśnie z maską się prezentuje? Taki oto sposób. Dobra. Pierwszy numer mamy otworzony, to sobie go tutaj połóżmy. A teraz pora na dwójkę, która jest tutaj. A w środku mamy gadżety do Iron Mana. To jest taki jeden duży worek. To ja to zaraz tutaj sobie. Później to tutaj zbuduję. I mamy pełną możliwość budowania se tak jak my chcemy. Czyli pewnie to tutaj ma tak iść. Albo nie tutaj, ale tutaj. Okay. Coś tam się da tak pokombinować. To sobie pierwszy i drugi numer na bok i teraz trójeczka. A trzeciego mamy siedzibę Avengers.
Aj, tak. Trójce mamy taką siedzibę Avengersów. Tutaj możemy coś po tej stronie podwiesić, a do tej coś doczepić. Prawdopodobnie drugą część tego. Tutaj jest jeden element zapasowy, czyli wiśnia. Czwóreczka. Mamy ci teraz czwóreczka. A w czwóreczce mamy czarną wdowę. I tą czarną wdowę mamy razem z pianką cukrową prawdopodobnie. Ona się tak prezentuje, ten jej strój. A na jednej z tych pałek elektrycznych, jak mówiłem, ma piankę cukrową. Zdejmę te włosy z tyłu. Taki ma alternatywny wyraz twarzy. Oraz tak się prezentuje z tyłu. A ramiona tak ma nadrukowane. Czyli drugą figurkę mamy. I też czwarte okienko. To teraz pora na piąte okieneczko. A tutaj mamy grilla. W piątce mamy grilla z gaśnicą, kurczakiem oraz szczypcami do tego prawdopodobnie kurczaka. Ok, czyli jeszcze tutaj mamy miejsce, żeby podwiesić tego kurczaka. No niestety to łódko tylko jest jedna. A te kratki trochę są srebrne. Teraz pora na szóstkę.
i mikołajki. A w środku mamy stół z burgerem. Z 6 grudnia mamy stolik z burgerem i prawdopodobnie jakimś drinkiem. Tutaj pod burgerem mamy może i dziurkę, ale i tak zawsze kładziemy taką stronę tego burgera. Ale w taki sposób to jest łatwo do przeczepienia. Jest nawet fajnie. Szóstka już jest, no to teraz pora siódemka. W środku mamy Spidermana. Ten Spider-Man jest z kubkiem i to chyba też będzie kubek, ale już jak już jest do góry nogami. No i teraz nie wypada. No, niestety ten Iron Man się przewrócił. To była siódemeczka, więc teraz ósemeczka. A ósmego mamy coś dużego. Aha, miejsce do pakowania prezentów. No i jest tutaj jakiś stolik na pakowanie prezentów. Jak już wcześniej mówię, mamy miejsce na pakowanie prezentów. Nożyczki są na szczęście zapasowe. No i co tutaj mamy? Jakiś papier do pakowania prezentów. Jest i są tutaj wykorzystane czerwone drzwiczki. Tutaj nożyczki. No i chyba można to tutaj czepić. Tak można. No i teraz mamy jedną wspólną część. 8 jest już
otwarty, więc teraz pora na dziewiąty. Na dziewiątym mamy prezent. Prezent jest czerwono-niebieski. I prawdopodobnie dla Spidermana. Tutaj dosyć ciekawy pajączek. Ostatni taki raz, taki element widziałem w LEGO Nexo Knights. Przyczepiona. No i tutaj tak się prezentuje dziewiąty numerek. Teraz pora na dziesiątkę, a ona jest tutaj. A w środku jest dron. Dziesiątego mamy drona. Też jest on tak samo jak prezent, niebiesko-czerwony. I jest Spidermana daleko od domu. Dziesiątka to teraz jedenasta. A jedenasty jest Thanos. Figurka. Którą na przykład mogliśmy widzieć w tym mechu. Tak się z przodu i tak od tu prezentuje. Ma taką mini rękawicę pełnię nieskończoności. No i węgiel od Mikołaja. Oraz wór pewnie z prezentami. No i nic się wybrali. To była jedenastka, czyli teraz pora na dwunastkę. A w dwunastce mamy lotniskowiec Avengersów.
Tak się podoba. Ten lotniskowiec. Tutaj jest użyty element Nexonite z tej serii. A tutaj są silniki. Niestety nie dostaliśmy jakiegoś mini samolotu. A szkoda.